Premier Mateusz Morawiecki spotka się w południe w Berlinie z kanclerz Angelą Merkel. Politycy będą rozmawiali m.in. o wymianie handlowej, polityce migracyjnej czy nowym budżecie unijnym. Według Joanny Kopcińskiej, rzeczniczki rządu, to ważny element, bowiem w Niemczech kończą się właśnie negocjacje dotyczące koalicji rządowej. Niewykluczone, że politycy będą również rozmawiali o nowelizacji ustawy o IPN. Informacje o tym, że Nicolas Cruz może dokonać zamachu na szkołę, FBI otrzymało już we wrześniu ubiegłego roku. Federalne Biuro Śledcze otrzymało wówczas informacje od blogera z Mississippi dotyczące niepokojących wpisów w serwisie YouTube. Osoba podpisująca się jako Nicolas Cruz pisała, że zamierza zostać profesjonalnym szkolnym strzelcem. Śledczy jednak nie udostępnili tych informacji lokalnym organom. FBI podkreśla, że na podstawie otrzymanych danych nie było wówczas w stanie określić personaliów osoby, która dokonała takiego wpisu. Nicolas Cruz w środę w liceum w miejscowości Parkland pod Miami zastrzelił 17 osób, a kilkanaście ranił. IMGW wydało ostrzeżenia dla 12 województw. Dotyczą one marznących opadów deszczu. Niebezpiecznie na drogach będzie niemal w całym kraju. We wielu miejscach widoczność dodatkowo ograniczać będą mgły. Ostrzeżenia, które zaczęły obowiązywać od godziny 7.30, wydano dla województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Uważać powinni przede wszystkim kierowcy. Ślisko może być jednak również na chodnikach. W Pjongczangu odbędą się dziś kwalifikacje do sobotniego konkursu skoków na dużym obiekcie. Trener kadry skoczków Stefan Horngacher zdecydował, że w kwalifikacjach do drugiego olimpijskiego konkursu wystąpią Kamil Stoch, Maciej Kot, Stefan Hula i Dawid Kubacki. Zabraknie, podobnie jak w rywalizacji na mniejszym obiekcie, Piotra Żyły, który na ostatnich treningach prezentował się najsłabiej z piątki biało-czerwonych. Kwalifikacje rozpoczną się o godzinie 13.30 czasu polskiego.